Widzowie, nie mogłem dać wam lepszego prezentu na te święta niż moi dzisiejsi goście, ponieważ nie ma nic lepszego, co można zrobić z pełnym brzuszkiem, niż zobaczyć sobie quiz piłkarski z piłkarzykami. Witam serdecznie, panowie. Cześć. Witamy serdecznie, jak zwykle. Wesołych świąt jeszcze. Wyglądamy, tak, resztki świąt. Wyglądamy jak Flip i Flaw, mamy jedne białe słuchawki, którymi się dzielimy, tak. I one nas łączą w absolutnie komiczny sposób. Jest nam bardzo miło, Koza, że nas zaprosiłeś i bardzo miło, że możemy się wspólnie bawić. Dokładnie tak. Znaczy mi raczej miło nie będzie od tego momentu już, ponieważ jak dobrze moi drodzy widzowie wiecie, jest to kolejny quiz z serii quizów, w których biorę udział i ani razu nie udało mi się wygrać, więc dziś... Do dzisiaj pewnie, będzie czarny, złamiesz serię. Nie, z wami panowie, ja po prostu jestem dumny, że mogę przystąpić do zawodów, ale raczej będę po prostu obserwował, jak będziecie sobie radzili. Widzowie, jeśli chodzi o zasady quizu, to dobrze je już znacie, a jeśli nie, to... Proszę bardzo. Każdy z uczestników na przemian zgaduje zawodnika w oparciu o podpowiedzi, takie jak liga, wiek, numer koszulki i tak dalej. Łącznie mamy 8 prób, więc jak wiadomo, z każdą kolejną będzie coraz łatwiej, dlatego im szybciej zgadniesz, tym więcej punktów jest do zgarnięcia. Zatem za poprawną odpowiedź w pierwszej rundzie jest 8 punktów, za drugą 7 i tak dalej, i tak dalej. Jak zwykle zachęcam do zgadywania razem z nami i chwalenia się swoim wynikiem w komentarzach. A jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zanim jeszcze zaczniemy, oczywiście zapraszam was do opisu, tam znajdziecie link do kanału Piłkarzyków, szczególnie teraz, kiedy rusza Premier League, która jest ich absolutnym konikiem, warto zaglądać po materiały, no, merytoryczne, ciekawe, pogadankowe, prawdziwie piłkarskie, no i proszę was o łapkę w górę pod tym odcinkiem, jeśli wam się spodoba i razem z nami bierzcie udział, swoją drogą, no zostaw łapkę w górę. Na święta, nie? Jakby w prezencie. No ja ci dałem piłkarzyków w prezencie, to ty mi łapkę w górę. To jest dobry deal. Panowie, jesteście gotowi? Tak. Jesteśmy, tak, tak. Dobrze, zatem alfabetycznie sobie rozpoczniemy i zaczniemy kolejkę od Adama, potem będzie Krzywy, potem będę ja, a potem jak zwykle mieszamy, zatem Adam, ty rozpoczynasz, ty otwierasz. Zobaczymy, czy poznasz tego piłkarza. Co to jest za gościu? Strasznie. Straszny chaos. Dobra, no trzeba coś strzelić na początek. No to powiedzmy, że to będzie... To co istotne, gramy na puli top 5 lig. To jest też jakaś podpowiedź, prawda? Żebyś nie musiał szukać gdzieś za daleko. Dobrze, bo ja bym strzelał kogoś spoza. Dobra, Thomas Müller na początek, żeby to trochę rozgrzać. Midfielder się zgadza, tak? Tak. Tak, właśnie bierzcie pod uwagę to, że bardzo często te pozycje są takie trochę pomiędzy, w sensie umowne, na przykład no, wiem, o co Cuadrado tak. jest pomocnikiem też. Dobra, ja strzelę w Asensio. Nie. Włoski chyba. Włoski nie takie czarne. Ale nie, te pozycje się nie zgadzają. Ja chciałem powiedzieć, że to jest Marco Reus, ale Reus mi tu no już wypadł. No nie, nie ma szans. Nie jest to Niemiec, nie jest to Hiszpan. O, to może spróbujmy tak na czasie i tego McAllistera spróbujmy. O, Premier League jest pomocnik. Okej, Premier League, no to Adam. No Adam, ty już w tym momencie powinieneś podać imię, nazwisko, wzrost i numer dowodu. Dobra. Rodrigo Bentancur. No, to może być. Nie? Nie? Ajajajajaj. Dobra, czekaj, ja się muszę przypatrzeć. Mam trochę dalej, jak tam są trudniej. Wymówki. Kurde. Bentancur by tu pasował. Ty, numery jeszcze przecież. Numery jeszcze. Zapomniałem o numerach. No. Czyli między 10 a 25. Między 11 a 25 tak, nawet. Tak. Ale po numerze nie będę leciał, bo to mi teraz nic nie da. Kurczę, czekaj. Nie wiem, dam, że to jest Jorginho. Ale Jorginho mam niżej numer. To poczekaj, jeszcze chwila. Nie. Padło nazwisko, no dobra, padło okay, nazwisko, okay, to już okay, musi no być. No dobra, trudno. Nie, zapomniałem o tym numerze, no trudno. Koza, dawaj. Ja w sumie wiek też nie zgadzał. Po zdjęciu to bym jeszcze parę lat temu powiedział, że to jest ten Borini, no ale to nie jest on. Ja bym spróbował, kurczę, Hendersona z Liverpoolu, bo tu mogą być różne zdjęcia. Bardzo. Jest, okay. Ja już mam to doświadczenie, więc ja dlatego dałbym Jordana Hendersona. Dobra, ja wiem, kogo chcę dać. Bez jaj. A ja dam Fabio Vieira. To może być on. I to jest Fabio Vieira. To jest on. I to jest Fabio Vieira, czyli chyba 4 punkty, jeżeli się nie mylę, lądują na koncie Adama. To zawsze jest tutaj szacunkowe mocno. No to...
Wyszło... 4, a nie 2 punkty? A nie, 2 punkty, chyba przepraszam, chyba 2 nam zostały. Zostały, tak, tak, tak. 2 rundy do końca. Dlatego... No, ale ja już przy... Jak już strzeliłem tego Bentancura, to jak już się ten ekran zrobił, w sensie ten obrazek jak się zrobił troszkę jaskrawszy, to chciałem uderzać w wiery. Tylko modliłem się, żeby krzywy nie uderzył. Ja w ogóle... mój umysł cały czas był w jakichś takich mocno brytyjskich klimatach i w ogóle nie mogłem z tego wyjść. No dobra, krzywy, teraz ty zaczynasz, ja drugi, Adam trzeci. Okej, okay. Dobra, też skojarzenie, powiedzmy, że to jest Sadio Mane. No. Nie. Tak jest! Bang! Niesamowite! To ile, 8 punktów? 8 tak, punktów! Tak, komplet. Jak to... Ale nas odstawił. Ja szczerze powiedziawszy, widziałem tutaj jakieś koszulki Stade Rennes, coś takiego. Ja chciałem powiedzieć Abu Dhabi dla jaj. Może się tak by go nie było, bo to... Ale pasowałoby do Diabiego, tego Diabiego z Leverkusen też, w sumie. Nie. Kto to jest? O, ja mam strzał. Verratti to jest moim zdaniem. Nie, wiem kto to... A nie, dobrze. Dobra, mój strzał jest zły. Mój strzał był zły. A ja chciałem zmienić na Di Marię, więc też byłoby źle. Kurczę, nie mam pomysłu. Dobra, trzeba w kogokolwiek strzelić w takim razie. Tylko tak, żeby to był strzał, który ma ręce i nogi. Właśnie, ty możesz strzelać w dwa sposoby. Albo żeby nam pomóc, albo żeby nam przeszkodzić. Właśnie. Bo możesz dać na przykład teraz Di Marię, co nam nic nie zmieni. Ej, ale w sumie dobre to jest, dobry pomysł. Dobra, to niech będzie Di Maria, żeby nam przeszkodzić. Okej. Okay. A czemu ja mówiłem o Di Marii ciągle, jak on gra już w Juventusie? Właśnie. Jest... Ale to mi trochę... Ale to dobrze, no bo to nic nie zmieniło, tylko ewentualnie ligę by podpowiedziało. To mi trochę podpowiedziało właśnie, tylko ja chciałem teraz uderzać w gracza z Serie A, tylko że to jest gracz Juventusu, już wiem, że nie mogę tak lecieć. To jest głupi strzał, ale muszę w coś polecieć, wiele rzeczy się nie zgadza, to jest Brozovic. Niestety. To ciekawe. No. Bo numer jest ciekawy. No. O kurczę. Bardzo ciekawe. Ja tylko nie znam numeru gościa, w którego chciałbym tutaj oddać strzał, ale i tak podejmę to ryzyko, bo nie znam tego numeru, przyznam szczerze, a ja myślałem, że to może być Benacer. Okej. Milan. O nie. Kurde, a wiecie, w kogo ja tu chciałem strzelać? Ja tu chciałem strzelać w Derona. Zastanawiałem, czy on nie ma czasem wysokiego numeru, ale chyba nie ma. Widzę. No ja chyba też widzę. No ja też widzę. To już krzywemu mogę powoli wpisywać punkty. Nie no, czekaj, Adam to znajdzie. A, De Ketelare, no tak. Tak jest. No, De Ketelare. Faktycznie. Tak jest, GD. Uuu. Ajajajaj. Pomógł trochę ten mój Benacer nieszczęsny. No, pomógł. Ja bym tak to bym uderzał w Derona. Tylko Deron ma chyba ten numeru jednak nie ma takiego i nie wiem, czy nie jest już 30. No a ja zupełnie nie pamiętam jaki numer ma Benacer, a jakoś tak nie wiem czemu wydawało mi się, że to jest on. No dobra panowie, więc 3 rundy za nami, jeszcze 2 ze zdjęciami, a potem lecimy już level hard. Skoro wy tu jesteście, to chętnie poobserwuję, jak rywalizujecie na najwyższym poziomie. Dobra, teraz Adam zaczyna znowu. Ed Sheeran. Dobra, Harrison Reed. Anglik midfielder. Ja bym poleciał w... No, mam 2 strzały. John Arne Riise. Nie. Dajmy Longstaffa. Kurczę, to był mój traf. Znaczy mój ten. Nie. A którego? Którego? No to i tak już... Tylko szyję, tylko Sean. A dobra, Jezu, przecież to jest Anglik. Po co ja to strzelam? Ale ja też bym dał Longstaffa. Jakby też bym dał Longstaffa absolutnie. No. A to nie jest Eriksen? Tak po twarzy? No? Dobre. Zdjęcie tutaj jakieś normalnie sprzed chyba 40 lat. Tak, trochę złudne, no. Jakby, tak, bo barwa szukałem w głowie takich jak najbardziej rudych włosów, ale mi się wydawało właśnie faktycznie. Eriksen, dobrze. A Eriksen teraz oszukuje, no bo może jest taki krótko ścięty przez te kola i tak dalej. Tak jak mówię, tu zdjęcia są czasami bardzo stare, więc to jest jego zdjęcie z Tottenhamu. Jakieś takie chyba jedno z wcześniejszych. Chyba świeże po przyjściu z Ajaxu. No więc tutaj naprawdę ten... Dobra, ale mam punkty z piłkarzykami. Dobrze, ja już się czuję spełniony.
I to sporo tych punktów, bo chyba 6, nie? 5 chyba, pięć? Tak jak patrzyłem. Pięć. Ale to, sześć. Słuchajcie, to się jeszcze wszystko wyprostuje. To na koniec tego odcinku dopiero wiadomo. Poza tym, to jest runda mocno rozgrzewkowa, bo pamiętajcie, że w kolejnej punkty się liczą razy 2. Więc to jest tak naprawdę... W sensie w tej, gdzie jest level hard. Tak. Tak, więc tutaj tych jest tylko 5 i w zasadzie to jest ostatni właśnie przykład ze zdjęciem, który rozpoczyna krzywy. Dobra, strzelam, Balotelli. Chyba dobrze. Nie ma Balotellego w tym? Nie ma, nie ma Balo. A, nie ma Balo. No dobra, no to jak nie ma Balotelliego, to przechodzi na mnie. I ja chciałbym strzelić, o Jezus Maria, tylko zapomniałem jak on się nazywa. Ja mam już 2 strzały. Już wiem jak się... Gnonto. Gnonto. No będę jak się... Cieszę, że mi się przypomniał w ogóle, to nie są... Dobra, to ja powiem tak. Kojarzy mi się... To ma 3 w sumie teraz. Skoro to nie jest Premier League, to powiem Brel Embolo. Albo Brill Embolo. Może być. Ale nie. Nie. Ale to jest duża podpowiedź. Dobra, czekaj. Jezu, jak on się nazywa... czekajcie, chwila. Chodzi mi oczywiście o zawodnika. Jezu, A może to być ten? A nie. Kurde, on jest złączony z United. Jezu. To nie zawężyło za bardzo listy. Tak, to jest bardzo szeroka lista. Boże, już chwila. No to jest krzywy, ewidentnie Wissam Ben Yedder. Tak, to jest on. Czekaj. Jezu. Albo Nybel. To jest Andre Pierzyniak. Jezu, ja przecież widzę tą twarz, no. Może Retro Glik. A, Badiashile. Badiashile, jakoś tak. Benoit Badiashile. Yes! Przypomniałem sobie. Dobrze, czyli to jest za 5 punktów, jeżeli się nie mylę, tak? Nawet 6. No to 6 punktów. Przechodzimy do Levenhard. Krzywy jak na razie z dużą przewagą, bo ma punktów 14. Przez tego Sadio Mane głównie. No ale zabawa zaczyna się teraz, bo ja zaczynam tę rundę. I tu jest tak, że każdy, kto zaczyna, ma w zasadzie minus ruch. No bo zobaczcie, jak to wygląda. Tak to wygląda. Więc ja proponuję, jak zwykle tradycyjnie, Bukayo Saka. I nic się nie zgadza. Dobra, jedno się zgadza. Czyli co, następny jestem ja. Tak jest. Wiesz, że to jest forward. 20, więcej niż 21 lat, numer większy niż 7. Diego Costa. Nie, poczekaj, jest premier. Padło. Przepraszam, macie rację. Dobra, nie wiem, ja sobie strzelę w Origiego. Okej, ale Kosa. Zawęża nam to troszeczkę wiek, bo na przykład już Lewandowski tutaj nie pasuje, chociażby. No tak. Dobrze, więc ja bym spróbował dać tutaj Kylian Mbappé. Czyli została nam jedna liga. Jeszcze zostały nam 2 ligi przynajmniej. Bo to jest top 5, nie? Tak. Si. Niklas Füllkrug. Dobra, zostały 2 ligi. Nie, no jedna. To ja... Czy 2? A, Füllkrug 29, tak. A nie, jedna faktycznie. Została jedna liga. Tak, jedna liga. Tak. Dobra, no to ja sobie strzelę w... Mamy pecha, że nic się nam nie odkrywa. Korea z Atletico Madryt. Korea. No i koza. Ostatni guess. Boże. Ale przedostatni, jeszcze ja będę miał szansę, tak? Czy nie? Nie tak, jest, ale guess. Nie jest to Hiszpan. To jest w jakiś sposób pomocne. Ale ja bym wziął Nabila Fekira. Fekir wiekiem się nie zgadza. 27 nie? Mniej. Mniej niż 27 masz. A myślałem, że on, szczerze myślałem, że on ma około 26. To czas szybko leci. Oj nie, Fekir już stary jest już. No ale wiecie, że nie. Dobra. Jest to Francuz. Czekaj. To jest ostatni guess. Nie jest to Francuz. Ostatni guess, tak. Dobra, uwaga. Kurczę. No ciężkie. Jak strzelisz, to... Ja dlatego mówię, że level hard jest level hard, nie? To jest naprawdę najcięższe wydanie tego quizu. Ale Maxi Gomez. Nie będzie. Dobra, no to... padło. No to padło, no to odkrywajmy, reveal. Odkrywajmy. No to reveal. Mamy wskazówkę najpierw. Barsa. Co będzie? Fati? Nie może być. Nie. Ferran Torres też nie może...
To będzie Memphis Depay, panowie. Nie. Nie. No to teraz... Rafinha, ojeju. Nie ma szans. No ładnie. O Boże, no to nikt... No rzeczywiście level hard, ale zabawnie było. Było zabawnie. Ale spokojnie, jeszcze 9 takich przed nami. Jeszcze 9 takich przed nami, więc może się uda. No ale już widzicie, czemu jest to razy dwa, no nie? No bo tutaj naprawdę, jeżeli ktoś zgadnie, to już jest szefem. Adam, zaczynasz teraz ty. Dobra. No to żeby... żeby wykluczyć taką ligę, w której... No właśnie, co by lepiej było... Tak, żeby jakby, jak trafię w tą ligę, to wam za bardzo nie pomogę. Więc uderzmy w Nuno Mendesza. Dobra. Rzeczywiście nam za bardzo nie pomogłeś. Okej, okay, nie wiem, ja wpiszę Karim Benzema. Okej. Okay. Nice, dobra, dobrze, jest grubo, słuchajcie. Dobrze nam jest idzie. Dobrze. Dobrze, lecimy. To ja bym poprosił, nie może być on, nie może być on. No to ja bym... nie może być też on. Okej, okay. Dobra. Bo tam by już miał być strzał w Giroud, coś czuję. Nie, chciałem, ja szczerze powiedziawszy... Chciałeś Sakę chciałeś dać. Nie, bramkarza chciałem dać. Chciałem dać Mike'a Maignan, ale nie może być Mike Maignan, bo Francuza nie ma. Dokładnie. Tak. Więc Mike Maignan jest bez sensu, ale już na przykład... Nie, też jest bez sensu, bo numer. Ale mimo wszystko dajmy Wojtka Szczęsnego. Bo i tak numer jest bez sensu, ale... Okej. Okay. Dobra. Uwaga, niech to będzie starszy niż 20, mniejszy niż, mniejszy niż 35, mniejszy niż 32, dobra. Hopie, dawaj, bo tu nie masz... No, Pascal Gross. Okej. Okay. Okej. Powyżej, nie było jeszcze tego gracza, ale nie zgadza się, a nie zgadza się numer. Najgorsze, jak masz kogoś w głowie, już myślisz, że to jest on, a potem jedna z tych zmiennych ci go wyklucza. Dobra, ja strzelę, że to jest Fred z United. Okej. Okay. Nie Brazylijczyk, nie ten. Nie jest to Brazylijczyk, nie jest to Francuz, nie jest to Portugalczyk. Ale może jest to... Numer się nie zgadza absolutnie. Dobra, ja dam, bo Thiago Alcantara dam. Numer się absolutnie nie zgadza, ale... Wiek też nie pasuje. Ale chciałem zacząć chociaż narodowość, chciałem zacząć klub, bo nie miałem w ogóle pomysłu. Tak. Kurczę, a mógłbym prosić o zjazd do Nuno Mendesza i jaki tam jeszcze wskazówka jedna? Poniżej 25. Dobra, czyli numer musi być niżej niż 25, a sam zawodnik musi być młodszy od nas. Mhm. Kurczę, dobra. Powyżej. Zobacz, Joe Willock. Ajajaj. Kurde, i wykluczyłeś mi mój strzał jeden, bo Anglik jest wykluczony w tym momencie, a już miałem tak fajnie przygotowane wszystko. Ostatnia szansa, krzywdę w tym przykładzie hard. Dobra, to tak, na pewno nie Anglik. Ktoś z numerem powyżej 25, poniżej 25, a powyżej 17, to mocno zawęża. Tylko teraz trzeba znać numery. Dobra, dam, że to jest, nie pan jaki ma numer, a dajmy, że to jest Tielemans. Ciekawe. Juri ma 8 chyba. On ma 8, no. Ma. Jezus Maria, Zakaria! W życiu nawet o nim nie pomyślał, Boże, przez to, że on jest tam wypożyczony. Ja go cały czas kojarzę z Juventus. Znaczy ja wiem, że on miał dobry jeden mecz w Chelsea, ale... Ale ja też w głowie mam Juventus, jak o nim myślę, nie? W sensie... Co za jaja! No nie, no bez szans, Mówiłem panowie, że to jest level hard. Mówiłem. Ale to tym większa będzie satysfakcja, jak w końcu strzelimy. No, możesz krzywy powiedzieć teraz nazwisko i może od razu trafisz. Kto wie? Dobra, to Thomas Müller. A Thomas Müller już był, ja strzelałem w Thomasa Müllera, nie możesz tak robić. Tak? Żartuję. Okej. Możesz tak robić, ale ja strzelałem. Ale trafiłeś dokładnie numer. Ale trzeba numery znać. I to jest ten problem, bo teraz jak ja myślę o kimkolwiek, to nie jestem pewny, że on ma taki numer, nie? Z 25 mi się tylko jeden gracz kojarzy. Myślisz o kimkolwiek? Co, kim fajny na to była bajka? Tak, kimkolwiek, czekaj. Ten grymas. On chyba ma 25, ten Nuno Mendes. Nie ma 25? Ja go daję, tak czy siak. A to jest defender Def chyba, bardziej nie? Będzie. Znaczy mógłby być jako MF, bo też ale on by mógł być MF, bo on jest wahadłowym, więc dlatego... No tak, ale walnąłeś MF, dobrze. W sensie walnąłeś w ten sam numer, więc... Ale z pełną świadomością wiedziałem, że on może być i MF i Def, więc jakby tutaj...
Dobra. Nie, Dev to nie może być przecież. Dev z nami nie gra dzisiaj. Jezus Maria. Wesołych świąt, widzowie, to specjalnie dla was. A dobra, słuchajcie, 25 to tyle, co wiemy. Nie jest to ani Ligue 1, ani Bundesliga. To spróbujmy jakiego dziada tu. Longstaff niech będzie. Nie wiem, nie pamiętam ile dokładnie on ma. Kurde. Nie. Chciałem dać Ndidiego. Bo on chyba ma. Dobra. 2-5. Ja strzelę. Nie wiem, czy on ma ten numer, ale tak mi się kojarzy, że okolice 20 to są. To jest Adrien Rabiot. Brawo, brawo. To jest, kurczę, za 2, czyli 10 punktów. No. Bo za 5 to chyba było, nie? No. Brawo, Krzywy, brawo. Wesołych świąt. No, ale powiem szczerze, nie wiem co jest. Nie, no to jest dużo bardziej imponujące niż Sadio Mane. To jest dużo bardziej imponujące. Nie, no Sadio to był fuks, no. Trafił po najbardziej zacienionym gościu. I po czerwonej koszulce. I po czerwonej koszulce, tak. I taki typ raczej mainstreamowy, nie? Tutaj zdecydowanie większy szacun. Nice. To zdecydowanie większy. Nice. Bukayo Saka. Kiedyś mi się uda z Bukayo i wtedy wszyscy zdębieją. No Adam, już wiesz, że to nie jest Bukayo Saka. Sergio Canales. Okej. Okay. Trochę się zawęziło. Podajmy, że to jest Tchouameni. Kurde, ale do pustaka trochę wyłożyłem. No nie, bo trzeba znać numery na przykład. Przesadzaj, tych pomocników nie ma. Ale czekaj, dwóch jest w Realu Madryt. Ale nie może 22 być 22 lat poniżej 18, to nie, nie jest. Nie może być Kamavinga. Nie może być Dani Ceballos. Nie może być Modric. Nie może być Toni Kroos. No to już sobie sam chyba odpowiedziałeś, koza. No właśnie zapomniałem teraz, kto to może być. To może być Valverde. To jest Fede Valverde. Fede. Brawo. Brawo. Brawo, koza. Dużo punktów na twoim koncie. Dużo. Może ja też wreszcie coś ustrzelę. Teraz czas na mnie. Jeżeli dobrze mnie mam. Dawaj Bukayo Saka. Dużo, o, nie, ej, wygrywam za Damem. Dobra, to podoba mi się to, nie jestem ostatni. Dobra, to słuchaj, niech to będzie teraz Di Sassi. Tak widzę mundialowo trochę, ostatnie sekundy, ale nie. Okej, Widzę, że trzeba lecieć w inne rejony. Najgorzej, że to nie może być Bukayo Saka, bo numer by się zgadzał, ale wiek nie. No, dajmy, że to jest Ilkay Gündogan. Dzisiaj mam szutkę. Wow. Pytanie tylko, czy to jest MF? Albo bo to nie, MF nie może być. Aha, dobra, bo ty mówisz o sobie, zawężasz, dobra. Tak, bo ja sobie myślałem o takim, o takiej nadziei piłki, ale nie może to być ta nadzieja piłki. Nie MF, to ja bym poprosił Phila Fodena. Nie, tak powiedziałem, nieważne. Znaczy wpisz, ale nie może być Phil Foden. Wiek nie pasuje. Jak wiem, jak powiedziałem, to się zorientowałem. No. Oj, co my tu mamy? Ale presja, bo to jest tylko GK. Poniżej 47, powyżej 22. Do pustaka. No nie do końca, wiesz, może być. Nie, właśnie nie, ja nie pamiętam, czy Ederson chyba nie ma jedynki. Ale nie, jest do pustaka, bo przecież jest wykluczony ten, no to jest do pustaka. Aha, dobra, Ortega. No dobra, czyli Ederson. No, jest do pustaka. Faktycznie, nie zwróciłem uwagi. Jeboi, 31, dokładnie, 31. Dało się w końcu coś. Nice, GG. Ale to wszystko dzięki Ilkayowi Gündoganowi, podziękujmy Krzywemu. Dziękujemy, proszę bardzo, nie ma za co. I teraz możesz znów się wykazać, rozpoczynając turę. Proszę cię bardzo, Krzywy. Dobra. Zacznij. To nie wiem, walimy w jakiegoś piłkarza United, tym razem Marcus Rashford. Nie, proszę. Wow. O kurde, to tak. Teraz nie pomogło. Tak grubo. Nie będzie to Bukayo Saka, więc spróbujmy sobie z... No niech będzie ten. Nie może być, więc dobrze, że się zająknąłem, bo to nie może być on. No to ja bym poprosił. Może to będzie piłkarz mem, koza. Może będzie piłkarz mem, ale nie zgadza mi się tutaj pozycja niestety tego piłkarza, którego chciałem dać. Więc dajmy Acerbiego. Niech będzie. Numer się nie zgadza, koszulki, ale może sobie damy tu, nic sobie nie damy. To dobrze. A się zgadza numer. 15. Amazing. Okej,
Ja już zaczynam szukać w głowie piętnastek. Nie wiem, czy się czym palić krzywy, naprawdę. Proszę nie. Tutaj bez memów typu, kiedy okazało się, że miała i tak dalej, nie? A kurde. Czyli co, to będzie albo Ligę, albo Premier League, albo Bundes. Nie, Premier League, nie, Premier League nie będzie. Przepraszam, albo La Liga, albo Bundes. No dobra. 15. Kto tam ma 15? Kamil Glik w reprezentacji. DF odpada i forward odpada, czyli jakiś pomocnik. Lub bramkarz. Lub bramkarz, tak. A nie 15 bramkarz, raczej pomocnik. Żeby z 15 ogólki. Raczej pomocnik. Dobra, to niech będzie to Francis Coquelin. Nie, proszę nie. Nie, on nie ma numeru takiego, 19. Okay, czyli została nam Liga Francuska. Lub niemiecka. Dobra, jako że ja z Francją jestem nie za pan brat, to będę leciał w Niemcy. Muszę w coś strzelić. Albo wiecie co, żeby wam przeszkodzić może. No dawaj. Krzyk. Kurde, dobra, już mówię. Dobra, to jest totalnie głupi, bezsensowny strzał. Dajmy, że ten osobnik to jest... Nie, bo już poszedł przecież to... Boże, zapomniałem o transferze tym. Dobra. Özcan z Borussii Dortmund. Okej, czyli Bundesliga. Okay. Niewiele mi to pomogło. Nie mam pojęcia, z jakim on gra numerem, ale ja dam Laimera. Konrad Laimer, No tak, niech to absolutnie będzie. Nie wiedziałem, co to za numer. No trudne. Poniżej 27 nie lat. Nie pamiętam, kto w Bayernie ma 15. Widzowie, ciekawie jestem, czy ktoś z was zgadł, tak rzeczywiście. Jeżeli ktoś w ogóle ma 15, no bo to nie wiem. Demirbay. On nie ma 8? Może ma. Się wydaje, że ma 8. Nie, dychę ma. 10 ma. Dobra, przedostatni strzał. Ktoś z Bayernu. Dajmy... On chyba ma 19, ale strzelmy, Zabicer. Okej. Okay. Że przecież nie może być Austriak, bo Lajmer się wykluczył. Dobra, ja tak robię? Jak rozmawialiśmy, ja dostaję podpowiedź przedostatni. Jasne. Ajajajajaj! Chociaż nie, nadal nie. To nie jest wcale oczywiste. Nie jest, bo jest tam. Ja w głowie mam tylko jednego zawodnika i to jest ten Kamada, tak? Ja bym strzelał Wataru Endo. Ja strzelam w jedynego, którego z nami trafia! Brawo. Ładnie. No fajnie, ale to tylko 2 punkty. Tak. Koza, kurde, szkoda. Ale zobacz, opłaca się znać tego jednego Japończyka z Bundesligi, opłaca się. To prawda. Zostały nam w takim razie 3 przykłady. Jeżeli z Adamem nagle doznamy nagle oświeceń, to jesteśmy w stanie jeszcze Krzywego dogonić, ale jeżeli nie, to będą ciężary straszne. Matias Oliveira. Wiecie panowie, jak chcecie, to możemy zagrać jeszcze na przykład Ligę Turecką albo Meksykańską bez zdjęć. Dziękujemy. Ten z Napoli? Tak. Ajajajajajajaj. Okej, okay, dobra, odpadł. Nico. Dobra, to ja polecę w Jamala Musiala. Nie, poczekaj, czekaj. Nie powiedziałem jeszcze nazwiska w sumie. H się nie zgadza. Mówiąc po angielsku, nie wiem dlaczego tak robię. Dobra, to ja znowu cisnę w Gündogana. Dlaczego nie? Okej. Okay. Oj, nie może być, bo chciałem już powiedzieć Polaka rodaka, ale nie może być, gdyż jest starszy niż to. To zobaczmy sobie Ander Silva. 27 lat. 95. Tu przyznam, że nie znałem numeru, więc... jeszcze. Dobra, no to dajmy tego Embolo. Przecież on jest chyba młodszy. No. Dobra, ja sobie strzelę w takiego gracza, który gra w lidze hiszpańskiej i nazywa się... Dobra, już chwila, już mówię. Gra w lidze hiszpańskiej i nazywa się... Dajcie mi pomyśleć jeszcze przez 5 minut nad tym nazwiskiem. Wcale nie wiemy, że została tylko jedna liga i... Czy powiedz, że gra na ataku i ma 27 lat. Dajcie mi takiego, tak jak w jednym z 10, nie? Jak przedłuża. Żeby tylko sygnał nie wybrzmiał. Jejku, dlaczego ja teraz o ci zapomniałem? Forward. Dawaj Krzywy, dawaj, ja wiem, że chcesz nas wziąć na czas, bo masz przewagę i chcesz nas zmęczyć, ale coś musisz powiedzieć. Dobra, dajmy, że to jest Korea z Atletico znowu.
Nie! Nie! Przepraszam. Zdówko, ja tutaj herbatkę popijam. Dobra. Zanim Krzywy zacznie się podniecać, to zacznijmy nową rundę. Ja zacznę, tak? To może teraz strzelę znowu. Dobra, dajmy Robert Lewandowski. Już bym stracił wiarę. Barsa, napastnik. Teraz ja. No. A to ja bym zobaczył Edin Ketiach. 14, więc typ. Pasuje. No Adam, do pustej, musisz. Pukaj Osaka, to nie jest. Nie jest. Czekajcie. Poniżej 14, poniżej 23. To jest jedna opcja tylko. Nie może. No, chyba jedna. Ja już mam swój strzał. Ja też. No nie, bo nie pasuje. Aha, dobra, faktycznie. Gabriel Martinelli. No. Tak jest. No. Ja nie wierzę. Akurat, że Adam jest po mnie i że wysadł Arsenal. No, szczęśliwie. A popatrz, a jakbyś dał Bukayo Sakę, to chyba byłoby trudniej. Ale jakie są szanse, że ten Edin Ketiah... No dobrze, ostatnia runda przed nami, panowie. Chodzi o to, że wiek byłby prostszy do... Znaczy trudniejszy do ogarnięcia. Ostatnia runda przed nami, ja zaczynam. Ja was zaskoczę i powiem Bukayo Saka. Ja wierzę, że i to będzie Bukayo, nie. Ale to jak to kiedyś zrobisz, to będzie bang. Kiedyś się uda. No to dajmy na to, że to będzie Jose Gaya. Ciekawy guess. Okej, czyli bramkarz albo midfielder. Czekajcie, poniżej siódemki. Więc tu jest szansa na bramkarza. Dlatego kombinowałem z obrońcą, ale Gaya ma 14. Najgorsze, to może być stary bramkarz. W sensie Lipton. Taki strzał w tego twojego ten twój ulubiony Bayern dzisiaj mógłby nie być głupi. O, nieźle mi podpowiedziałeś. A wiesz co, posłucham cię. Nie. Dlaczego by nie? Dajmy Neuera. Jeżeli to się tak stanie, to... Aj, nie jest bramkarz, to nie bramkarz. Dobra, Benasera dajmy, bo ma czwórkę, to już się nauczyłem. Okej, okay. Powyżej czwórki, pomocnik i to jest Ligę. Dobra, bawimy się. Danilo Pereira, on powinien być obrońcą w sumie, ale... Mógłby być obrońcą, no. Moi drodzy, bo ja bym prosił o Verratiego. No, to był mój guess. Szósteczka. Jeszcze przed tym to był mój guess. Marco Verratti, tak jest. Świetne święta, Krzywy, naprawdę. Świetne święta. Koniec! Dotrwaliśmy do końca tej uroczej zabawy. Co mogę powiedzieć, widzowie? Wiecie już, jak wygląda Grinch w rzeczywistości i kto te święta jest w stanie zepsuć, ale mimo wszystko, Krzywy, gratuluję zwycięstwa. Dziękuję. Podam rękę Adamowi. Podamy rękę do kamery. Koza tobie przez kamerę. Podaję wam wirtualnie rękę. Widzowie, wam również. Mam nadzieję, że razem z nami braliście udział w tym quizie i mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. To była absolutnie najtrudniejsza edycja. Ona raczej nigdy nie wróci, chyba że chłopaki przyjdą tutaj jeszcze raz. Bo... Albo nie grasz na ten? Normalnie bez tych? Gramy w innym podziale. Tak jak dzisiaj było 5 zdjęć, 10 tego, normalnie gramy 10 zdjęć i 5 tego super mocnego. Aha, dobra. Więc dobra, jakby były zmienione proporcje absolutnie, no bo jednak, wiecie, szanujmy się, z takimi gośćmi to nie będziemy zdjęć oglądać. No widzowie, wiecie jak jest. Mam nadzieję, że komuś z was udało się zgadnąć równie dobrze co Krzywemu. Dajcie znać w komentarzach i oczywiście wbijajcie do opisu. Tam są linki, a w zasadzie link do piłkarzyków. Zostawcie im taką świąteczną łapkę w górę i ode mnie, i od całej społeczności tego kanału. Złóżcie im życzenia świąteczne w komentarzach. Tymczasem bardzo wam dziękuję. Zapraszamy. I wszystkiego dobrego w nowym roku również. Wszystkiego dobrego, bawcie się. Tak. Dziękujemy za zaproszenie. Hej! Tak jest. Do siego roku. Na razie.